Zima to zupełnie inna codzienność w Straży Miejskiej. Na pierwszym miejscu pozostaje bezpieczeństwo, ale jak przyznaje komendant formacji Grzegorz Kosiński, to właśnie zimą na strażnikach ciąży przykry obowiązek egzekwowania odśnieżania chodników, oczyszczania dachów ze śniegu czy dopilnowania, by spadające sople nie stwarzały zagrożenia dla przechodniów. I choć upomnienie od strażnika do przyjemności nie należy, to uznać trzeba, że przecież ta służba miejska nie zwraca nam uwagi złośliwie. Ale to nie wszystkie zadania, jakie ciążą na strażnikach. Ci na przykład bacznie obserwują również dymiące kominy, z których czasem wydobywa się coś, co świadczy o paleniu przedmiotów, które nigdy w domowych warunkach do pieca trafić nie powinny. Jednak numerem jeden są osoby, dla których niesprzyjające zimowe warunki są śmiertelnym zagrożeniem. No cóż, oczywiście bezdomni. Bezdomni to są numer jeden tak naprawdę. Mamy zgłoszenia, jeżeli gdzieś mamy zgłoszenie o osobie, która gdzieś tam przebywa, siedzi, nawet to w pomieszczeniu, a jest lekko ubrana, jeździmy, sprawdzamy. Jeżeli potrzebują pomocy, dowozimy do noclegowni bądź przekazujemy sprawę dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Strażnicy reagują nie tylko na to, co sami wypatrzą, ale również na informacje płynące od mieszkańców. Jeżeli ktoś widzi, że gdzieś siedzi ktoś bądź lekko ubrany jest, do nas jest bezpłatny numer 986, prosimy o taką informację, może uda nam się uratować czyjeś życie. Nieoceniona jest również pomoc strażników w takie poranki jak poniedziałkowy, gdy po trzaskającym nocnym mrozie samochody stojące na parkingach doprowadzają do szału kierowców śpieszących się do pracy. To dzisiaj akurat mamy taki największy chyba szczyt po tych mrozach, patrol z samego rana jeździ od samochodu do samochodu, próbuje pomóc mieszkańcom. Powiem tak, z benzyniakami się udaje, czasami diesla nie da rady ruszyć. Posiadany sprzęt wspomagający rozruch aut nie jest w stałym użytku, również wymaga załadowania, więc oczekując na strażnika czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość. Teraz przyjechało do ładowania, bo jeszcze widzę, że jutro też jeszcze mają być mrozy i podejrzewam, że jutro też jeszcze będzie wiele osób próbowało odpalić i się nie uda i będzie do nas prosić o pomoc. Straż Miejska pracuje w dni powszednie od 6.30 rano do 22.00. Wtedy można śmiało kierować wszelkie zgłoszenia pod bezpłatny numer, przypomnę, 986. W soboty pracujemy od 7 do 15 zimą. Niedzielę, jeżeli jest taka potrzeba, czyli jak są jakieś uroczystości, jakieś w mieście działania. I w tych godzinach proszę do nas zgłaszać wszelkie potrzeby.